taki apartament fajny tutaj w Katanii na Sycylii. W sumie w apartamentach ja jeszcze nie było śniadania, chyba nie mieliśmy, czy mieliśmy jakieś? Nie. Jak ja podróżuję, to w apartamentach czy takich fajnych właśnie takich, nie w hotelach, tylko takich apartamentach, czy pralka jeszcze coś, akurat tu pralki nie ma, nie? Ale często właśnie wybieram tak z pralką, żeby sobie wyprać i takie, żeby mieć nie w takim hotelu barze, nie? Tylko sobie takim indywidualnie fajnie tak. No i nie zdarzają się śniadania, bo tutaj śniadanie jest przygotowane przez właściciela. Jest ciasto, jest tam ser, jakieś jajka. Fajnie jest. Bo w takim fajnym też miejscu, w samym centrum. No i tak naprawdę spokojnie i tak ciekawie. Teraz w hotelach się nie chce tak tą gwarzę, a tutaj tak spokojnie. Buongiorno. Dużo ludzi się zebrało. Taki zwykły dzień na Sycylii. Idziemy zwiedzać dzisiaj. Napić się dobrej kawy włoskiej i coś też później zjeść. I tak w ogóle zobaczymy, co tu jest. Pamiątkę jakąś trzeba kupić. Historyczny plac w Katanii i z fontanną. Ale dzisiaj nie działa. Chyba są jakieś roboty budowlane. Tak, bo tam drabina stoi. No. Tak, tu idziemy do portu. Idziemy na dworzec kolejowy. Zwiedzić, zobaczyć. Napijemy się kawki jeszcze takiej włoskiej, chociaż już piliśmy dzisiaj. To taka włoska, bo teraz idziemy jeszcze zobaczyć, ile kosztuje włoska kawa. Bo tutaj słyszałam, że jest taniej niż w Polsce. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy, co mamy w kafeterii. Pizza taka mała, ciasta, soki, anat, kawa 1 euro, cappuccino jest? Cappuccino droższe jest, a kawa kosztuje 1 euro i trochę do 3 euro, 2,5 cappuccino. Ofertissima. Kot z McDonald's. Sycylia takie otwiera, takie ładne kupiłam. Akwa. Nogi da faccio io. Allora, eccomi qua. Dzisiaj napiliśmy się z rana kawy włoskiej na śniadaniu. Później byliśmy na bazarku. To chcieliśmy zobaczyć punkt, ale najpierw była ta fontanna na Placu Zwycięstwa. Później bazar. I teraz idziemy zobaczyć, co słychać w McDonaldzie, bo się coś przegryzie. I później pójdziemy, jeszcze mam plan do jakiejś takiej kawiarni, to też na trzecią kawę. Byliśmy zobaczyć włoskiego Lidla. Jeszcze mamy amfiteatr. Zobaczymy,
co dobrego można zjeść we Włoszech. A i na pizzę idziemy. Tak, pójdziemy na tą taką pizzę, co byliśmy wcześniej. Super. Tak, inną spróbujemy. Tamta była sycylijska. Sok pomarańczowy 3 euro, a z granata 2 euro. Świeży. Amfiteatr w centrum miasta, 6 euro kosztuje wejście, żeby sobie tutaj pochodzić. Tak, trochę inaczej wygląda w rzeczywistości, a trochę inaczej w internecie. I w ogóle wydawało mi się, że to jest większe. To było może większe, ale zostało no, rozebrane może, nie wiem. Tak, bo to tyle lat to. Ale jakieś pozostałości są. Można wejść tam, pochodzić tam wszędzie. Autobusy jeżdżą. No jeżdżą autobusy. Niedziela na to wychodzi, że nie jeżdżą prawie w ogóle. Tylko turystyczne w niedzielę. Kościół świętej Agaty, patronki Katanii. Kamienice ładne włoskie. Ile kosztuje kawa i rogalik w barze? To chyba kosztuje 1 euro i 50. Główna ulica w Katanii. Amfiteatr był już. Jeszcze katedra. Pójdziemy jeszcze na dworzec kolejowy. O, jakie fajne. Można spróbować. Takie kosztuje. Plac uniwersytecki z uniwersytetem w tle. Włoskie klimaty są fajne. Policja. Słoń. Pilnują. Najważniejsze budynki tu są. W całej Katanii. Taki targ fajny, pod parasolami.
Czekaj, a. Duo. Duo. Weź to. Granata bardzo dobry. Ceny nie wiadomo jakie. Ceny od, nie wiem, 2 do 10, jak panu się powie. Idziemy sobie taką dróżką fajną. Starą. Tak, taką. Wąską. Mhm. Można się przewrócić, bo ja się przewróciłam. Dzisiaj na tym chodniku jest ślisko. Teraz 25? Odczuwalne jest ze 30, bo mi jest bardzo gorąco. Później pójdziemy pizzę jakąś inną spróbować. Tu chyba ta pizza jest gdzieś na tym placu, tak? Tak, wczoraj byliśmy. Pójdziemy popróbować i na kawę może też jakąś jeszcze. A jak nie, to jutro. A, bo to do 18 jest otwarte, ta pizzeria. Do 18. A, od 18, no tak. Późno otwierają. I te kawy, tyle tych kaw jest, najwięcej tych kaw i w ogóle różne. I z tymi pistacjowymi rogalami. Właśnie widziałam, dużo filmów jest w internecie, jak degustują te rogale takie pistacjowe. Może też sobie spróbujemy. Ale to nie ma czasu, no bo wszystko zjeść to się nie da tak na raz, nie? Tak. Za mało czasu, trzeba było z miesiąc być. Najważniejsze, czyli pizzę sycylijska, jakaś z Katani, sycylijska ta właśnie, co jedliśmy, jeszcze jakieś takie włoskie polecane, kawa. Kawę, coś takiego, różne takie lody. Metro. Wchodzę do McDonalda, zobaczymy ile kawa kosztuje i co można zjeść. McDonald's na głównym placu. To jest piwo. No, widzisz, czy 18 lat się ma. O. I piwo jest. O, i dziecko jakieś. Nie, ja nie mam 18. Na tej menu, o, jakie są różne. Z bekonem dużo jest. Zobaczmy ciastka i kawę, ile kosztuje, bo mnie to interesuje. McCafe, o. O, są zestawy? No, to 2,20 euro. Kawa z tym z rogalikiem. Z rogalikiem, a u nas kawa to kosztuje 2 euro minimum. Są różne rogaliki pistacjowe, nutella, czekoladowe, zwykły, z dżemem, monety z ciastem, kawa. O, jest nutella, muffin, z jakimś kremem, z jagodami chyba.
A kawy w ogóle ile kosztują bez zestawu? Kawy, zobacz. O, tu są. Tu są. Właśnie, o, espresso, euro, wszystko euro. Tak jak w Polsce, podobne ceny. Cappuccino 1,50, czyli... 6 zł z czymś. Tak, czyli taka sama cena jak w Polsce. Duże złotości, te euro 80. Uh-huh. W szklankach wszystko, w kubkach takich. Jeszcze takie są jakieś... Nawet gorąca jest... czekolada. O, gorąca czekolada. Czarna gorąca czekolada. O, mleko da się nawet wziąć. Wybrać. Dużo jest. U nas to w ogóle okrojone to. Herbata jakaś... rumiankowa. O, herbata, o, jest ten sok. No, jakieś bez cukru soki. O, też fajne. I co dalej jeszcze? Nie ma. O, napoje. To takie o... Też są takie kubki specjalne. Coca-Cola jest droższa niż u nas, chyba że to jest ta duża. Okay. 0,25. A, czyli 3 euro prawie. To ile? Małe? 3 euro, 2,90. Ale to podobne ceny są u nas. Jakieś takie osły? To są, ja to widziałam chyba, tak, ja to widziałam, gdzieś to jadłam za granicą, tak. Te nuggetsy, o, skrzydełka nawet są. O! I taki ten kubełek. O, i jak w KFC. Też, jakieś jakby takie pierożki. Pancerotti jakiś. Z pomidorami mozzarellą. O, i taki batonik jest nawet. O! Nie, marchewka. Marchewka, o, jakieś sosy. Baby, marchewka. O, sosy, keczupy i tak dalej, majonez. A jeszcze bym chciała zobaczyć... kanapki? No, kanapki. O, takie. Kanapki są. Z bekonem. Tak, o, włoskie, to jest jak wrap taki w żabce jest. Gustos. Taki wrap jest. Po włosku. I co dalej jest jeszcze? Chicken, McChicken. No i wszystko z bekonem są te hamburgery różne. O, to jest taki z tego, z KFC podobny jest. Taka bułka. Aha, tak. KFC. Oj, podwójny cheeseburger. To nie było tego. Podwójne. Kiedyś były u nas chyba. Mhm. No. 7,80, 2,90 i 4,70. Jeszcze to, a jeszcze są takie o. Słodkie Halloween. Tak. Pistacjowe są. Różne są. Bardzo dużo i lody jakie o. Różne. Lody po ile? Po 2,40. Czyli drożej my mamy lody niektóre, bo najtańszy lód złoty 50, euro 50, tak? Tak. Taki bez polewy chyba. O, szejki, o, taki lód jest. Nawet za euro 20. O, taki kierek jakby. Można, jak już naprawdę ktoś nie ma pieniędzy, to sobie może... Nawet kawa z czymś takim. Z tym cukierkiem może. O, muffiny, donuty nawet są. Donuty. O, ciasta. Tiramisu, o. Ciasto, brownie. Mhm, dużo tego. Ciasto. O, makaroniki to chyba były. Mhm. O, mini donuty. O, naleśniczki są. Pancake'i też. Bardzo duży wybór. Nie wiem, co wybrać. Jak ja idę w Polsce do McDonalda, to biorę kawę, ciasteczko rzadko, bo już nie ma sezonowych, tylko ciągle te jabłkowe, nie? A zobacz, czy są ciastka. Nie ma. Nie, nie ma ciastek. Tych takich, co ja lubię. Mamy jeszcze taką przecenę. No to już pokazywałam, to takie najtańsze. MK Cafe, czyli to wszystko pokazaliśmy, tak? Tak. No to wszystko. Wszystkie takie okazje osób. I okazje, mamy jeszcze aplikacje. Z okazjami, to jest ta sama aplikacja, co normalna w Polsce, tylko się zmienia... Tylko nie ma tych, za punkty nie ma. Kraj się zmienia, tak. A, już nie ma punktów. Tak. Tutaj nie ma. Takie okazje są. To jest taniej trochę. No. Tak, o, takie podwójne za 13,90 euro dla dwóch osób. Mhm. O, takie o... To były... To jest jedno. Dla jakby...
dwa zestawy. To jak samochodem, do samochodu. A, no. O, to od 11 do 15 jest... 5 euro? Mhm. Dwa hamburgery się... A, to takie jak u nas, te combo. Mhm. O, takie jest za 9,50 euro. Mhm. O, tak ciekawe. Nie jest drogo we Włoszech. Dlatego to nie widziałam piwo, jest? Jest. A to? To też jakieś? Puszcza. I takie jeszcze. Są z tych soków to nie widziałam. Woda jest, cola, iced tea i takie.